Magii, właśnie jesteśmy po pokazie nowej kolekcji Marty Banaszek. Jak tobie ona podobała się? Kolekcja była wspaniała. Gratuluję projektantce, ponieważ byłam na zeszłym pokazie. Również bardzo mi się podobała, ale widać progres. Widać, że rozwija się naprawdę. Niektóre garnitury były tak pięknie odszyte, że nawet sobie upatrzyłam jeden niebieski dla siebie. A jeżeli chodzi o dobór modelek, jak uważasz, czy to były dobre modelki, czy nie? Uważam, że wszystkie modelki były świetne. Również uważam, że choreografia była bardzo, bardzo starannie przygotowana. No i cóż, no, nie można tutaj nic zarzucić. Miałam swoje modelki też w tym pokazie, także jestem bardzo dumna. Jeżeli chodzi o kreacje, które sobie wybrałaś, jakie to są kreacje? Które sobie wybrałam z tego pokazu? Bardzo mi się podobał jeden niebieski garnitur i podobało mi się to też, że Marta prowadziła po prostu trend dla puszystych kobiet, dlatego że kobiety o troszeczkę większej wadze mają też u Marty jak gdyby miejscówkę, czyli zapraszamy wszystkie kobiety, na których nie można nic kupić, żeby przychodziły do Marty i sobie po prostu te ubrania czy odpowiednie fasony zamawiały, bo mieliśmy dwie modelki plus size, które fantastycznie się reprezentowały i wyglądały naprawdę super. A jeżeli chodzi zawodowo, co u ciebie nowego słychać? A z tego co wiem, lada, bo moment będziesz mieć pewien casting. Co to będzie za casting i gdzie on będzie i kiedy? Tak, będziemy mieli pierwszy casting podczas overview 28 tego miesiąca, który wszystkie zapraszam, wszystkie modelki, casting na Fresh Faces World. Będzie tam również uczestniczyło nasze Fresh Faces i zwyciężczyni z zeszłego roku. Zapraszamy i szczegóły dowiecie się później na naszej stronie.